No, moi drodzy, to paradoks. Kontynuujemy przygodę w Dragon Ball Z Kakarot. Dobra, co tutaj mamy? Możemy sobie z Gohanem pogadać. Jesteśmy w domu, to jest początek, drugi odcineczek. Na razie luźne poznawanie gierki. Przygotuj danie. Okej, okay, no teraz się uczymy. Wybierz gotowaną rybę. Aha, gotowana ryba. Czy chcesz przygotować danie? Gotowana ryba. Tak. Te koordynaty nie sprawdziłem, co nadaje. Okej, okay, przeszukaj dom. Aby przetestować swoich nowych uczniów, polski mistrz rzuca w głąb lasu kamień z wyrysowanym symbolem oznaczającym żółwia. Oznajmia, że ten, kto jako pierwszy przyniesie kamień, zje obiad, a przegrany będzie musiał obejść się smakiem. Tengoku znajduje kamień, ale Krilin. Jak? Wertel 7 mówi na niego Krilan. Z tego co pamiętam. Oszukuje go i mu go odbiera. Krilan rusza biegiem do mistrza, aby zjeść swój posiłek. Ale czeka na niego niespodziewana pułapka. Oznaczony kamień. To kamień, którego ja i Krilin używaliśmy podczas treningu. Musieliśmy go oszukać. Odblokowano encyklopedię Z. Mów mi jeszcze, zdobyte trofeum. Otosa, ima kara doko ikuno? Mutenrouji-sama chuu, ora ga sewa nnatta oshisho no toko da. Kirei umi ga atte tanoshii zo. Sou nanda. O, lecimy do tego. Tanoshimi da ne, otosa. Do genialnego żółwia. Yoshi, junbi dekita zo. Hore, bento da. Onaka ga suita ra taberu da yo. Sankyu, chichi. Chichi no tsukutta mon kutta ra chikara ga mori mori waite kuru kanna. Na, Gohan? O, mamy Chichi. Otrzymano znak duszy. Posiadasz następujące znaki. Masz Chichi jako liderkę społeczności kulinarnej i odblokowujesz nową tablicę społeczności. Społeczność ta pozwala ci aktywować umiejętności społeczności, które pomogą ci w gotowaniu. Skoncentruj się na społeczności kulinarnej, jeśli chcesz jeszcze lepiej działać w kuchni. Do częstotliwości udanych posiłków. A, dobra, już to rozumiem, tak. Pokaż premię, opis, znak dusz. Dobra, i teraz ja rozumiem, każdy ten może mieć maksymalną ilość punktów, czy tam poziomu. I tam, gdzie mamy kulinarny znaczek, czyli talerz ze sztućcami, to ma chyba najwięcej, 25, 25 poziom może osiągnąć i najlepiej ją trzymać w tym. Okej, im więcej punktów, tym większy poziom i dostajemy te bonusy. No dobra. それじゃ父、ちっちゃなとこ行ってくる。悟空さ、ちょっと待つだ。ごはんちゃんに渡すもんがあるのを忘れちまっただか？ああ、あれだな。
綺麗な玉。こいつは数神柱っていうドラゴンボールでな、死んだオラのじいちゃんの形見だ。ご飯中おめえの名前もそのじいちゃんからもらったもんだぞ。そうなんだ。よく似合ってるだ、ご飯ちゃん。それをかぶってりゃじいちゃんもおめえを守ってくれっから大事にすんだぞ、ご飯。うん、ありがとう、お父さん、お母さん。じゃ、今度こそ行ってくっか。悟空さ、ご飯ちゃんをよろしく頼むだ。ご飯ちゃん、いい子にしてるだぞ。うん、お母さん、行ってきます。晩ご飯までには絶対帰るだぞ。この世には7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝があった。ある者は莫大な富を、またある者は王の座を願い、思うがまま手に入れたという。その究極なる秘宝の名はドラゴンボール。これはドラゴンボールとそれをめぐり世代を渡って繰り広げられる孫悟空と仲間たちの摩訶不思議な冒険である。O kurde. Udaj się do siedziby Boskiego Mistrza, aby przez... Dobra, nie zdążyłem. Boskiego Mistrza, aby przedstawić wszystkim Gohana. Okej, okay, rozumiem, że to jest tam. Nie, to ten Rosama, ty to na kto? Witamy, a jobojwo no dziczan na kendo. Mecha kcha cynda. Dalej. ちょっとエッチなんだ、たまに傷だけんど。オラの一番の親友でライバルのクリリンもいるぞ。クリリンさんもお父さんみたいに強いの？うん、オラの知ってるやつの中ではかなり強い方だと思う。あとはブルマっちゅう女が来てるはずだ。ブルマがドラゴンボールを探しにオラのとこに来てから一緒に旅することになったんだ。旅に出てなきゃじっちゃんたちに会うこともなかったかもな。そうなんだ。あー、カメラ。孫くん。悟空。よ。リナボルマ。何その子。オラの子だ。悟空の子。そうだよ。変か？こんにちは。あ、はい。こんにちは。孫悟飯ちゅんだ。孫悟飯。そうか。死んだじいさんの名前をつけたのか。ああ、いい名前だろ。はっ、みんなに挨拶しに行かねえとな。やっ。A w domku można wejść? O, proszę. Co, coś tu mamy? O, mogę sobie ulepszyć postać. Tak? To teraz jak to było? Znaczy postać, mogę ulepszyć sobie te... Tu są prezenty. Ale nie mogę, czemu? Gdzie jest to społeczności? Znaki dusz. Aha, podaruj prezent, okej. Okay. Mogę. No i proszę, podkoczyło troszeczkę. Dobra, Goku miał jeszcze, właśnie. Dostaliśmy jedzonko.
Okej, to jest to palec statusu. To jest na 3 minuty, a to dodaje na stałe? Nie mogę tego użyć? Czemu? Cofnij. Dobra, i to jest... Efekt posiłku. 20% do ataku ki przez 3 minuty. A to jest jako ten. Chyba dodatkowo, czyli cię opłaca to. Tak, tak. Chcę to zjeść. Jabłuszko. To mogłoby to szybciej działać. Ale jak dzięki jedzeniu rośniemy, zwłaszcza rośnie nam życie. A tego nie mogę użyć. Dobra. Dobra, bo chyba Krillan ma misję. Co dalej? ごく、お前最近修行してるか?それがさ、あんまり修行ばっかしてっと父に怒られっちまうんだ。そっか、実は俺もさっぱりなんだよな。ピッコロのやつを倒して平和になったからな。おい、お主たち、何を話しておるんじゃ?僕たち何も。ほん、てっきり最近は修行をサボってるみたいな話でも、 しておるのかと思ったがのう。いや、やっぱ、ちっちゃにはかなわねえな。何も特別な修行をせずとも、日々が修行じゃ。お主らは忘れとるようじゃな。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む。これが亀仙流の修行じゃったろうが。返す言葉もございません。よし。 お主らには日々が修行だということを忘れんように、この課題を授けようかの。 Będziemy walczyć? Odblokowano podręcznik szkolenia, szkół żółwia. Znaczy szkoły żółwia? 修行を達成したら、わしのところに報告に来るんじゃぞ。 わかったよ、じいちゃん。はい、無天老師様。 さてと、わしはいつものお楽しみよ。 O, proszę, genialnego żółwia mam, czy tam boski mistrz. Masz boskiego mistrza jako lidera społeczności dorosłych i odblokowujesz nową tablicę społeczności. Społeczność ta pozwala ci aktywować umiejętności społeczności, które pomagają w zarabianiu zeni. Okej. Okay. Dużo do widniejących w terenie niebieskich słupów lub rozmawiać z postaciami oznaczonymi niebieskimi ikonami nad głową, żeby rozpoczynać opowieści dodatkowe. Ukończenie takowej zapewni ci punkty doświadczenia, cenne przedmioty i lub znaki duszy. Niektóre opowieści dodatkowe można wypełnić tylko w konkretnych momentach, więc warto to robić, kiedy tylko jest okazja. Opowieści dodatkowe można przechodzić tylko konkretnymi postaciami. Jeśli masz problem z ukończeniem którejś z nich, posłuchaj otrzymywanych porad i spróbuj zmienić postać. O, to nie tylko Goku będziemy grać. Jeszcze raz porozmawiaj ten. No dobra, pójdziemy do... Ej, co się z tobą? Och, To się święci, święci. Czy ty coś ukrywasz? Ano. Ja? Kuria! To Diaska, on znowu schował moją księgę.
i to głos boskiego mistrza. Nie mam pojęcia, o czym on mówi. Zniknął. O, cześć, Son Goku. Widziałeś gdzieś tego przeklętego żółwia? Żółwiaka? Tak, pobiegł gdzieś. Żółwiak, wy nadal go w ten sposób nazywacie, ale wiecie, że to nie jego imię, prawda? Ale mniejsza z tym. Co z moją książką? Ten upierdliwiec schował gdzieś moją książkę. Co to za książka? Naprawdę taka wyjątkowa? No jasne, że wyjątkowa. To najcenniejsze, to posiadam, jeśli ją straciłem, to... Żółw ukrył księgę boskiego mistrza. Ona musi gdzieś tu być. Tak, z tego co pamiętam, to w mandze boski żółw, bo jak go chyba tam, czy wielki żółw, czy jak oni tam na niego gadali, to jest boskim mistrzem. Jest zboczony i ogląda brzydkie czasopisma. Tak, pomożemy. Więc pewnie to będzie jedna z jego ksiąg. Naprawdę to bardzo miło z twojej strony, Son Goku. Więc co to za książka? Katalog kostiumów kąpielowych. No właśnie. Zupełnie się nie zmieniłeś, boski mistrzu. Ja poszukam na starych... na strychu, a ty na zewnątrz. Robi się. Okej, tu coś jest. Son Goku i Bulma pomagają zbłąkanemu żółwiowi wrócić do morza. Aby okazać swoją wdzięczność, żółw przedstawia ich żółwiowemu pustelnikowi, boskiemu mistrzowi. Boski mistrz obdarowuje Son Goku obłokiem Kinto, a Bulmę smoczą kulą, którą nosił na szyi jako wisiorek. No dobra, czyli dupa to nie jest, może gdzieś w domu to schował, na strych możemy wejść? Nie możemy, no to gdzie to kurde będzie? A więc to jest żółwia chata, są tu najróżniejsi ludzie, trochę się denerwuje. Książką tego pierdziela? Niby ja miałabym wiedzieć? To może wiesz, gdzie odnajdę żółwiaka? Jeśli szukasz żółwiaka, żółwia, to widziałam, jak szedł za dom. A teraz już tu jest. Wcześniej go nie było, nie? Dobra. Hej, żółwiaku, to gdzieś ty schował książkę boskiego mistrza. Nazywam się Żółw, Son Goku. Już powinieneś to wiedzieć. Wybacz, ale nie mogę ci powiedzieć, gdzie jest książka. Boski mistrz dość już się jej naoglądał. Musi nauczyć się samokontroli. I właśnie dlatego wylądowała pod ziemią. Pod ziemią, czyli gdzieś ją zakopał. Ziemia wygląda tutaj, jakby ktoś w niej kopał. Chcesz to sprawdzić? Tak. Jest. Znajdujesz dziewczyńską książkę. Tu.
Ej, boski mistrzu, znalazłem twoją książkę. Och, znalazłeś ją. Jesteś najlepszy, Son Goku. Przekazujesz przedmiot. Wiedziałem, że nie pomyliłem się, biorąc cię na ucznia. Liczę, że pomożesz mi, gdy ten kłopotliwy żółw znowu ją schowa. Tak, jasne. Okej, 34 doświadczenia. Jak li taty tam idę, dobra? W podręczniku szkolenia szkoły żółwia znajduje się wybór różnych ćwiczeń. Jednym z nich jest kurde, muszę podejść bliżej, bo mi się... W podręczniku szkolenia szkoły żółwia znajduje się wybór różnych ćwiczeń. Jednym z nich jest rozmawianie z ludźmi. Uj. Dokładnie, konwersacje. Nie służą tylko zabijaniu czasu. Stanowią ważny sposób zdobywania cennych informacji, czasem pomocnych, czasem mniej. A potem bierze się takie informacje i poszerza, dzięki nim, własne pojęcie. Pamiętaj, że twoje uszy są równie ważne, co pięści. Dobra, gdzieś tutaj był Krillan i dalsza misja, tak? A więc, to jest żółwia chata. Dobra, denerwujesz się, to znamy. Cici doskonale się spisała, wychowując takie grzeczne dziecko. Dobra, idziemy do Krillana. Hej, Son Goku. Wiem, że boski mistrz już o tym wcześniej mówił. No ale wiesz, trening jest dość ważny, nie? Nie mogę pozwolić, żeby zmarnowała się ta cała wypracowana siła, więc zamierzam wrócić do regularnego reżimu. Czyli chodzi ci o to, że chcesz zawalczyć. Tobą? Haha, może kiedy indziej. Najpierw skupię się na odrobinie symulacyjnego treningu mentalnego. Symulacyjny trening mentalny? A znaczy to wtedy, jak robisz to w głowie? Spróbuj czasem, gdy będziesz miał chwilkę. Otrzymujesz medal D od Krillana. He? Co to? Można to nazwać pamiątką z treningu. Och, okej. Czyli będziemy jednak trenować, żeby polepszać swoich tych, tak? Świetne w treningu mentalnym jest to, że możesz go uprawiać gdziekolwiek tylko zechcesz. Na przykład na tej plaży. W porządku, spróbuję. Odblokowano poligon. No dobra, zobaczmy, jak to działa. Nieprzerwane uderzenie energii. Ręcznie wymierzone pociski ki, które same się naprowadzają, co ułatwia trafienie. Mogą razić wielu wrogów. Aha, czy tu się uczymy ciosów, tak? To jest fajne, że się tak podoba, nie? Uderzenie ki. Gdzie to jest tutaj? Aha, uderzenie ciałem, papierkom i nożyczki. Jak to zrobić? No ty, we mnie kamehame. Żeby uniknąć ataku z bliska, naciśnij X. Gdy atak macie trafić, wykonasz wtedy manewr kroku. Przeciwnik zacznie ruszać się w zwolnionym tempie, to pozwoli ci wyprowadzić kontratak. Ponadto udane uniknięcie ataku napełnia twój wskaźnik napięcia. Uniki pomagają ci w natarciu i obronie, a także w poruszaniu się. To ważna umiejętność, którą musisz opanować. A ty dostałem. Czerwony, Piccolo tak wtedy atakował. O, proszę, coś nowego. A ja go muszę pokonać? Czy... Nowa moc.
by to trofeum. Opanowano nieprzerwane uderzenie energii. Okej. I to jest wszystko? Już znasz tę technikę. Powinno na razie starczyć tych treningów. Może jeszcze chwilę sobie ze wszystkimi pogadam. Jeszcze raz porozmawiać z Krillanem, ale tam jest jeszcze z żółwikiem. Chciałbym, żeby boski mistrz zmienił swoje zwyczaje. Wygląda jak ty, ale czy ma twoją siłę? He? A, gdybym miał zgadywać, to stawiam, że jest całkiem silny. Ale trudno być pewnym, skoro czy ci nie pozwoli mi go trenować, żeby się o tym przekonać. Czy na pewno chcesz kontynuować tą opowieść? No tak. Czemu by nie? Leci Raditz. Kosmiczny wojownik, Sajani. この星のやつらを生きていたか。カカロットのやつめ。戦闘力たったの5か。ゴミめ。動くんじゃねえ。なんという脆い民族だ。大きなパワーを持ったやつがいる。距離 4880。 No to się zaczyna. Piccolo. Szatan serduszko. Gramy Piccolo? Naciśnij w locie L3, aby przyspieszyć i pomknąć przed siebie. Przyspieszenie pochłania ki, więc w trakcie lotu uważnie monitoruj jej poziom. Zakończenie wzmocnienia lotu zacznie odnawiać ki automatycznie. Po naciśnięciu L1 w terenie lub w powietrzu wyczujesz ki pobliskich zwierząt, roślin i innych istot żywych. Korzystaj z tego, by znaleźć przedmioty, zwierzynę, dinozaury, kluczowe przedmioty, jedzenie, poligony i tym podobne. To świetny sposób na odszukanie różnych oddalonych rzeczy, a także konkretnych celów, więc używaj tej umiejętności jak najczęściej. Kiedy poruszasz się w terenie, przytrzymaj L1, aby poszukać źródeł ki i namierzyć wrogów oraz dowiedzieć się, ilu ich jest i dokąd zmierzają. Wykorzystaj te informacje, by ich zaskoczyć lub uniknąć walki z nimi. Może również zmierzyć siłę wroga, opierając się na kolorze ich energii. Niebieski słabszy niż ty. Żółty tak samo silny jak ty. Czerwony silniejszy niż ty. Użyj L2, by przejść do perspektywy pierwszoosobowej. W tym trybie naciśnij kwadrat, aby odpalić uderzenie ki lub przytrzymaj przycisk, aby odpalić naładowane uderzenie ki. Jeśli trafisz zwierzynę uderzeniem ki, ogłuszysz je i będzie łatwiej je złapać.
Możesz również wziąć na cel ziemię lub inne przeszkody, by zebrać materiały. Spróbuj uderzyć w terenie różne rzeczy za pomocą ki. Na każdym obszarze znajdziesz specjalne tunele powietrzne, zwane trasami powietrznymi. Podróżowanie nimi to dobry sposób na zbieranie QZ. Wejdziesz do nich dotykając wejścia lub dowolnego punktu tunelu. Kiedy znajdziesz się w środku, wiatr automatycznie poniesie cię dalej. Możesz opuścić trasę wzmocnionym lotem, ale nie możesz na nią wejść w jego trakcie. Fantomowe trasy powietrzne to rzadka odmiana, która pojawia się w terenie. Nie tylko zawierają więcej QZ niż normalne, ale również ich rzadsze wersje i przedmioty. Jednakże fantomowa trasa zniknie, gdy opuścisz obszar, więc korzystaj z każdej, którą znajdziesz. Kurde, Piccolo wygląda. Jak się lata? Aha. O kurde, dwa razy na ten. A da się tak. No coraz bardziej mi się to podoba. O kurde, i można sobie. No dobra. Ktoś tutaj stał, nie? Jakiś ziomek przy drzewie. Czy mi się kurna wydawało? Jest samolot. No ktoś tu był. A, jest. Wow. Stój, kurde. Ole, robiłem wyrwę. Szkoda, że to tak znika, że nie zostaje. Widzisz to wielkie skrzydlate coś, co lata nad doliną? Ma chrapkę na tutejszych trawożerców. Nic nie lata. No dobrze, zapowiada się całkiem ciekawie. Piccolo ma pierwszy poziom. Myślę, że tą moc sprawdzimy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że seria się podoba. Jeśli tak, trzecie łapkę w górę, to subskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, by być na bieżąco. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Hej!